terenie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jesteśmy po meczu z Znicza Pruszków z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda pokonała zespół Pruszkowa 3-2, odwróciła losy spotkania. Dzisiaj naszymi gośćmi są Maciej Trześniewski z kanału Ligowiec. Dzień dobry, Maćku. Cześć, witam serdecznie Ciebie, Mateusz, Ciebie, Stasiu i wszystkich słuchających. A także Stanisław Madej, zajmujący się tym, czego nie widzimy od razu po meczu, czyli liczbami, statystykami i wszystko, co dotyczy piłki nożnej. Stanisław Madej, jeszcze raz dzień dobry. Cześć, cześć, cześć wszystkim. No dobrze, Wisła Kraków odwróciła losy spotkania. Przegrywaliśmy 2-0. Skupimy się najpierw na pierwszej połowie. Powiemy to, co złe, później to, co się często tu nie zdarza w tym programie, powiemy to, co dobre. I chciałem Was właśnie zapytać o to, jak odbieracie pierwszą połowę. Z mojej perspektywy, no niestety, pewnie jak też czytaliście Twittera w przerwie meczu, było beznadziejnie i tak też Wisła się zaprezentowała w ciągu pierwszych tych 45 minut. No ale właśnie, jak ze strony Twojej, Maćku, to wyglądało? Rozpoczniemy od Ciebie, bo jesteś debiutantem tutaj. Dzięki za głos i dzięki też za zaproszenie. No pierwsza połowa, tak jak powiedział trener Rude na konferencji, no to była katastrofa i tak jak ja też w przerwie napisałem, za co potem byłem karcony gdzieś tam przez ludzi na X-ie czy też Twitterze, zwał jak zwał, bo słuchajcie, no w czasie rzeczywistym trzeba sobie było jasno powiedzieć, że to po prostu jest dramat. No gorzej to spotkanie się rozpocząć nie mogło tak naprawdę dla Wisły, bo gdybym miał, a w zasadzie rysowałem sobie różne scenariusze na to spotkanie w głowie, no to Znicz, wiadomo, jako zespół cechujący się zdecydowanie mniejszą jakością, mniejszym doświadczeniem, mniejszą liczbą zawodników w kadrze, która jest ograna, która stanowi jakość, myślę, co najmniej na pierwszą ligę, no to najlepiej było właśnie szybko strzelić gola i tak naprawdę zamknąć się gdzieś we własnej szesnastce i bazując na tym ustawieniu, na przesuwaniu, na doskoku do Wiślaków neutralizować tak naprawdę poczynania ofensywne. No i tak naprawdę pierwsza bramka, no to obcinka, że tak powiem, i Alana i Koleja, natomiast powiem szczerze, ja sobie oglądałem tą sytuację kilka razy co najmniej i wracając jeszcze tak bardzo detalicznie, zwracając uwagę na zachowanie stoperów, ja jednak mam tutaj trochę pretensji do Ratona. No ktoś powie, że ja się uczepiłem tego Ratona, ale kurczę, no w Wiśle musi być bramkarz, który pomaga, musi być bramkarz, który żyje, a to nie jest już pierwsza sytuacja. Ja pamiętam tą sytuację, to było w Głogowie czy w Opolu, co Krzyżanowski podał do Ratona. No właśnie, tam pisałem też, że mam trochę zastrzeżeń do Ratona. Jemu brakuje takiego życia na przedpolu, żeby szybciej wyszedł, żeby stał na szesnastce i widać było po gestukulacji Alana i Koleja, że oni machają rękami. Ja na początku myślałem, że chodzi o spalonego, ale potem jak się przyjrzałem bardziej na powtórkach, to oni ewidentnie mieli trochę zastrzeżeń do Ratona, że ten Raton nie wyszedł wyżej i nie wyczyścił tej sytuacji, bo myślę, że szybko nogi bramkarz, dobrze przygotowany, dobrze ustawiony, tutaj po prostu wychodzi nawet na wślizgu, uprzedza Tabarę. Potem też w tej sytuacji 1 na 1, tak z perspektywy bramkarskiej, uważam, że powinien iść trochę może nawet w cudzysłowie na dzidę, rozłożyć te ręce takim pajacykiem i wtedy byłaby może szansa trochę przestraszyć tego Tabara. No tak naprawdę wbiegł w to pole karne. No i to taka sytuacja treningowa, tak? Strzelił pierwszego gola. Druga, no to tak jak też rzucałem na X-a ten screen, no nie może tak być, że wyrzut z autu i Majewski, który tak naprawdę, jeśli chodzi o taką perspektywę techniczną, rzucenia tej piłki na nos, no to umówmy się, że to jest, tego się nie zapomina. On może być już starszym zawodnikiem, może być gdzieś tam, mieć problemy zdrowotne, natomiast no ta piłka rzucona na nos idealnie do Moskwika i tutaj na takie piłki to nie ma mocnych, bo to była idealna na zamknięcie piłka. No i Wisła ewidentnie dostała 2 gongi i miała problem, zresztą no, największy problem był w tym mindsetie, o którym też mówił trener Rude na konferencji. No widać było, że Wisła jakaś taka rozkojarzona, jakby przyjechała do tego Pruszkowa i ten cały anturaż, o ile u siebie przy Rejmonta, ten anturaż takiego wielkiego meczu, tak, duży stadion i tak dalej, może pomagać, no to tutaj ten anturaż takiego mniejszego stadionu, bardziej kameralnego, mam wrażenie, że się przeniósł na Wiślaków. No i ewidentnie ta pierwsza połowa do zapomnienia. Tyle ode mnie, bo też nie chcę za dużo tutaj gadać i zabierać mikrofonu. I już dajemy Staszkowi głos. Miałem wrażenie, że ta pierwsza połowa to wyglądała tak, jakbyśmy grali z mafią pruszkowską, tak przestraszenia była Wisła. Tak. Co do Alana Urygi, to mam wrażenie właśnie, że on na początku pokazywał spalonego, później zobaczył, że Raton nie rusza do tej piłki, to zaczął biec za napastnikiem Znicza. No ale przechodzimy już do Stanisława. Staszku, czy ty podzielasz opinię Maćka na temat tego, co mówił, czy jednak rzucisz tutaj jakimiś liczbami, rzucisz inne spojrzenie na to, co się działo w Pruszkowie w pierwszej połowie? Nie no, ja myślę, że to jest w ogóle nie ma żadnych liczb, które mogą cokolwiek innego pokazać, bo generalnie Wisły w pierwszej połowie nie było, jeżeli mówimy o, tutaj dużo Maciej wspomniał o defensywie, tak, o bramkarzu, ale Wisły też nie było w ofensywie, Wisła nie tworzyła żadnych sytuacji, wszystko, to akurat liczby potwierdzają, całe te expected goals, które stworzyła, to było tylko i wyłącznie druga połowa, więc generalnie Wisły nie było w ataku, to martwi bardzo. A jeszcze wracając do obrony, no to też jest właściwie zaskakujące, że drużyna, która chce walczyć o awans, nie jest w stanie mieć czystego kąta, tak? Tak naprawdę tylko i wyłącznie mecz z Miedzią, w którym i tak na samym początku Miedź miała dwie bardzo dobre sytuacje, żeby nie powiedzieć 100%, więc też nie był to super mecz w defensywie. Poza tym Wisła traci bramki regularnie, traci dwie bramki, traci trzy bramki. No to jest zatrważające, zwłaszcza, że tak naprawdę Wisła jest drużyną aspirującą do tego, żeby grać w Ekstraklasie, gdzie taka radosny futbol raczej nie przejdzie i to się może źle skończyć, jeżeli tutaj nie zostaną wprowadzone jakieś odpowiednie korekty taktyczne. Więc zapewne jestem też zdziwiony, tutaj też wspomnieliście o tym mindsetie. No nie wiem za bardzo. To już jest końcówka sezonu, tak? My za chwilę skończymy ligę, a tak naprawdę co tydzień mówimy o tym, że Wisła Kraków źle weszła w mecz, czy nastawienie Wisły w pierwszej połowie było nie tak. No, to jest po prostu niewiarygodne, że jeszcze o czymś mówimy, bo za chwilę będzie maj. Tak naprawdę powinna być już feta z okazji awansu, a my rozmawiamy o takich rzeczach. No, na pewno ta pierwsza połowa to powiem szczerze, znacie mnie, wiecie, że jestem optymistą, ale w przerwie, jak było 2-0, mimo że tam pisałem, że będzie 3-2, to miałem już takie troszeczkę w głowie myśli, że to jest tak naprawdę koniec sezonu dla Wisły. Tak szczerze, tak mi się wydawało, że jednak tutaj porażka ze Zniczem w takim momencie mogłaby być naprawdę dramatyczna, nie? Bo to by oznaczało, że nawet te baraże się mocno by oddaliły. No ale nie chcę przechodzić do drugiej połowy. Przejdziemy za chwilę do drugiej połowy, ale jeszcze temat właśnie obrony straconych bramek. Arka Gdynia w tym sezonie ma 11 czystych kąt. Dzisiaj dołożyła kolejne czyste konto z meczu z Wisłą Płock. Lechia Gdańsk ma 12 czystych kąt, a Wisła Kraków ma tylko 6. To pokazuje, gdzie jest chyba problem tej, tak mi się wydaje, że jednym z tych problemów takich wiodących to jest właśnie ta obrona, że jeżeli my nie zachowujemy czystych kąt, to my tak naprawdę nie mamy prawa marzyć o bezpośrednim awansie. Jak sobie popatrzymy na statystykę, ile tracimy goli średnio na mecz, to w przypadku Wisły Kraków to jest aż 1,25 gola na mecz. W przypadku Lechii to jest 0,7. W przypadku Arki to jest 0,96. No to jest bardzo dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały sezon. Okej, ktoś powie, to jest tak 0,25, to co to jest? To jest raz na 4 mecze wpadnie bramka. No ale po tylu spotkaniach gdzieś to się wszystko zbiera. Gdzieś trzeba upchać te właśnie 0,25 bramki, które dokładamy co kolejkę. I to pokazuje, że Wisła ma ogromne problemy. Ja już nie wiem, czy to jest wina Ratona, Urygi, Koleja, kogokolwiek, ale systemowo Wisła kryje beznadziejnie w swoim polu karnym. Tutaj Miki Villar też miał przy drugiej bramce, nie wiem co on robił, ale Moskwik, tak się nazywa. Dokładnie. Przecież ten gościu miał autostradę i obieg Villara przy drugiej sytuacji. Właśnie uważacie, że to jest jeden z większych problemów Wisły, patrząc na to, że Wisła nie potrafi zachować czystego kąta? Staszek już o tym mówił z perspektywy meczu z Miedzią. To teraz ciebie, Maćku, zapytam, czy ty podzielasz uwagi Staszka? To znaczy tak, podzielam oczywiście, natomiast tak co do tego wątku, no tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, Wisła, kiedy ma w ofensywie dużo, tak już patrząc globalnie na sezon, dużo sytuacji, no to były te spotkania, gdzie jednak nie chciało wpaść i to wyglądało faktycznie jak w FIFA, że ta piłka się odbijała, gdzieś tam bramkarz ratował i Wisła musi sobie stworzyć sporo sytuacji tak statystycznie, żeby to zamienić na bramkę. To nie jest zespół typu właśnie przykładowo Arka czy Lechia, bo ja mam wrażenie, wrażenie, że Lechia czy Arka jest o wiele bardziej, te zespoły są o wiele bardziej konkretne, jeśli chodzi o wykorzystywanie sytuacji. Nawet nie tworzą tyle, a mimo to przekuwają to na bramki. To odnośnie ofensywy. Natomiast odnośnie defensywy, no nie chcę się pastwić, ale i uczepiać, no ale ja zawsze będę powtarzał, że bramkarz daje dużo. Bramkarz daje dużo, jeśli chodzi o spokój, jeśli chodzi o ustawienie, jeśli chodzi o podpowiadanie swoim partnerom w defensywie. I tutaj mimo wszystko na tyle już sporo Raton zawalił w Wiśle, że ja mam wrażenie, że mimo wszystko ta defensywa i całość gry defensywnej jednak jest taka okraszona brakiem zaufania. Tak bym to... Ci zawodnicy nie rozumieją się aż tak dobrze. Mają też błędy swoje, popełniają też swoje, mają jakieś niedostatki, popełniają błędy, czy to chociażby Kolej, czy Alan, który też momentami, no jeszcze mam wrażenie, że cały czas gdzieś tam te problemy i te przerwy jego w grze powodują, że on jeszcze musi trochę zagrać więcej tych spotkań i ustabilizować tą formę przede wszystkim fizycznie. Fajnie, że strzelił gola, bo myślę, że to na pewno była taka kwestia, która go podreperowała mocno mentalnie. Zresztą widać było, jak zareagował po tym golu też, że nawet się tym niespecjalnie przejął, tylko od razu dawaj i jedziemy. Także tutaj to są na pewno naczynia połączone, tak? No też chociażby Łasicki też nie przekonywał. Tak jak mówicie, no każdemu można coś wrzucić do ogródka, jak to się mówi. No teraz już mówię, nie ma za bardzo czasu, żeby nad tym pracować, tak? Nad tym był czas, żeby pracować w zimie i tu też na pewno można się doczepić do trenera Rude, że jeżeli Wisła wcześniej traciła te gole głupio i dość cyklicznie, no to na pewno nie znalazł na to na razie trener Rude takiego antidotum i no teraz już nie ma na to czasu, trzeba na pewno tego przypilnować w kolejnych meczach, bo chociażby Resovia też pokazała, że no do tego pewnie też przejdziemy, że mimo, że ma problemy z bramkami, ze strzelaniem bramek, no to potrafi się odpalić i potrafi, tak jak w tym meczu z Tychami, czy nawet wcześniej z tą Termaliką, gdzie grali w przewadze, potrafi te gole strzelać, także też na pewno tutaj trener Rude musi bardzo mocno popracować w tygodniu jeszcze raz nad tą koncentracją, żeby tutaj nie stwarzać przeciwnikowi takich możliwości, jeśli chodzi o przestrzeń, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, no bo to jest taki czasami elementarz, który w Wiśle zawodzi w defensywie. Staszku, chcesz coś dodać na ten temat? No jak krótko powiem tylko, że Wisła ma jednak najwięcej straconych goli z całego top 8, nie? Więc tak. Całej tak naprawdę górnej połówki tabeli to Wisła tych goli traci najwięcej. Oczywiście strzela też najwięcej, ale te różnice nie są aż tak duże, na przykład porównując do Lechii, bo Lechia tak naprawdę tylko parę goli mniej strzeliła, natomiast no, ma dużo więcej tych czystych kąt i po prostu mniej straconych bramek. I to też znajduje potwierdzenie w tabeli, bo dla mnie jakby dużo bardziej taką solidną drużyną jest ekipa, która wygra 1-0 parę razy z rzędu albo 2-0, niż drużyna, która raz na czas wygra 6-2. A raz przegra 3-1, no i Wisła niestety tak te mecze po prostu, w których strzela mnóstwo bramek, przeplata z meczami, które traci punkty i przegrywa. Tym razem się udało wydostać z tych tarapatów ze Zniczem. Natomiast no nie będę was powtarzał tego, co powiedzieliście. To jest element, nad którym trzeba pracować, nad tą koncentracją i nad tym, by tych bramek nie tracić tak dużo. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to kurczę, to jest też bardzo ciężki temat, bo pamiętam jak wchodził Uryga, cieszyliśmy się, że on jest w takiej formie, że on jest w takiej dyspozycji, wraca po kontuzji i się wydawało, że będzie tutaj solidnym elementem i teraz jest największa krytyka wobec niego, co jest akurat dziwne, no bo tak naprawdę, nie wiem, miał tą długą przerwę, więc zaraz powinien dochodzić do dobrej formy, a jest odwrotnie, czyli wrócił po kontuzji, był w świetnej formie, a im dłużej gra, to zaczyna to wyglądać coraz słabiej. Jeżeli chodzi o Ratona, no to ja też nie będę tutaj dorzucał, też nie jestem jakimś wielkim fanem tego bramkarza. Wydaje mi się, że rzeczywiście on by mógł parę razy być wyżej ustawiony i tutaj pomagać. Myślę, że też jakąś są takie braki komunikacji. O tym na to jeszcze w poprzednim meczach, na przykład jak był Krzyżanowski na lewej stronie, to często się zdarza tak, że po prostu obrońcy Wisły nie czują tej przestrzeni, nie słuchają, ja zakładam, że Alan Uryga jako kapitan jest generalnie liderem tej formacji i też brakuje mi coś takiego, że może podpowiedzi między tymi zawodnikami, bo często jest tak, że po prostu pewne strefy są zostawione w ogóle bez krycia, ci zawodnicy nie wiedzą, co się dzieje za plecami i może to jest też kwestia bramkarza, który powinien na to zwracać uwagę, tak, że lewa strona jest wolna, prawa strona jest wolna i Indywidualnie tak są błędy, ale generalnie cała formacja nie funkcjonuje poprawnie i na pewno musi to wynikać z czegoś więcej, bo na tym też jednak na tym poziomie z taką kadrą, z takimi też obrońcami różnymi, tak, bo na przestrzeni sezonu grali bardzo różni zawodnicy, są systematycznie te same błędy popełniane i kolejny trener nie znalazł na to rozwiązania. To jeszcze wam powiem o statystyce dotyczącej bramek w pierwszej i drugiej połowie za trenera Rude w lidze. Pierwsza połowa to jest tylko jedna bramka strzelona ze Stalą Rzeszów w pierwszym meczu i 6 straconych, a w drugiej połowie Wisła ma 11 bramek zdobytych i 7 straconych. No to w tych straconych to powiedzmy, że jest to na podobnym albo na takim samym poziomie. Natomiast jest przepaść pod względem zdobytych bramek i to też pokazuje właśnie, że Wisła w tych pierwszych połowach przysypia. Bardzo mnie ciekawi, z czego to wynika, że Wisła się budzi dopiero w drugiej połowie, ale to będziemy pewnie już analizować w kolejnych podcastach, bo już dużo powiedzieliśmy o tej pierwszej połowie, więc przechodzimy do drugiej, która była dużo, dużo lepsza. Trzeba pochwalić, na pewno za jedno można pochwalić trenera Rude, odkąd tutaj jest, i tutaj trzeba być też obiektywnym, że on potrafi zmiany. Jeżeli z Płockiem wchodzi jeden zawodnik, zdobywa bramkę, tutaj z Pruszkowem wchodzi dwóch i zdobywają, jeden zalicza 2 asysty i drugi zalicza bramkę. Też tak było w meczu ze Stalą Rzeszów, kiedy Eneko zdobył zwycięskiego gola. I jeszcze w meczu z Arką Sobczak wszedł w drugiej połowie i też wyrównał. Więc można powiedzieć, że dobrze czyta drugie połowy trener Rude. Pytanie jest, co z tymi pierwszymi się dzieje, ale skupmy się na tej drugiej połowie meczu w Pruszkowie. Z czego by was wynikało to, że Wisła się obudziła? Co powoduje, że w drugich połowach Wisła jest lepsza? Czy chodzi tylko i wyłącznie o to, że rywal nie dojeżdża fizycznie? Czy można gdzieś jednak znaleźć jakieś takie pozytywne aspekty gry Wiślaków, patrząc po prostu na nasz zespół? Ja? Czy tak, Maćku, proszę bardzo. Okej. To znaczy, tak, nie chciałbym tutaj Wiśle umniejszać. Na pewno ta mobilizacja i nastawienie w drugiej połowie zdecydowanie były lepsze i tutaj te legendarne kilka mocnych słów w szatni musiało paść. Ja myślę, że po prostu Wisła też już się stwierdziła, że też nie ma za bardzo już nic do stracenia, nie? I tak naprawdę to plus opadnięcie z sił jednak Znicza, no bo tutaj to jednak było kluczowe, zresztą mówił też o tym trener już tak wykładając to na czynniki pierwsze, rozkładając, co było widać, że tak naprawdę tych przestrzeni w bocznych sektorach było wiele więcej, dzięki temu no absolutny game changer tego spotkania, czyli Żonka, który po prostu odwrócił losy, można powiedzieć, moim zdaniem trochę nawet w pojedynkę, można powiedzieć, tego meczu, bo te wrzutki naprawdę były idealne w tempo, widać, że piłka mu siedziała na nodze, no i tutaj jakość, też nie ma co ukrywać, no nawet patrząc na ławki rezerwowych, to jest przepaść, jeśli chodzi o Znicz. Znicz to jest zespół, ja naprawdę dlatego też tak doceniam trenera Misiurę, bo on lepi z zawodników drugoligowych, to ten skład jest moim zdaniem bardziej drugoligowy niż pierwszy, ci zawodnicy się myślę nie obrażą na to, że tak powiem, ale ten skład w większości to są zawodnicy, którzy grali w drugiej lidze w poprzednim sezonie, takie transfery jak chociażby Stanclika, no to też jest zawodnik, który gdzieś był w Miedzi, ale kompletnie się nie przebił i grał w drugiej lidze w Jastrzębiu, takiego zawodnika wpuszcza na przykład trener Misiura, a tutaj z kolei w Wiśle no też objawiło się coś niemożliwego, czyli Michał Żyrow wchodzi i pomaga zespołowi, bo ten zawodnik, no to mówmy się, że większość czasu niestety współczuję mu, bo co chwilę te problemy ze zdrowiem, a tutaj widać było, że też wszedł taki bardzo głodny i też chyba poczuł się, że jeżeli koledzy faktycznie mają problem trochę z tym, z tą mobilizacją, to ja tutaj wejdę i pokażę, że naprawdę jeszcze coś ode mnie w tej Wiśle zależy i to na pewno też była dobra zmiana. Co jeszcze? No myślę, że tyle tak pokrótce. Myślę, że oddam Staszkowi głos. No Znicz zgasł całkowicie w drugiej połowie i bez sztycha tak naprawdę. To też jest taki efekt trochę śnieżnej kuli. No piłka nożna jest sportem bardzo dynamicznym. Tutaj nie ma nawet takiego czasu jak, nie wiem, w siatkówce czy w tenisie, chwili oddechu, gdzie opóźniasz troszeczkę grę, bo tak naprawdę Wisła była już tak nakręcona, że czuć było w powietrzu, że tutaj zaraz to wszystko się tak rozklekota, jeśli chodzi o Znicza, że te kolejne bramki będą wpadać. Już nawet w końcówce, nie wiem czy też zauważyliście, ja myślałem, że Znicz już tak rzuci się i faktycznie jeszcze przyciśnie Wisłę, to umówmy się, no nie było jakiegoś zagrożenia tutaj. Widać było, że Wisła tutaj spokojnie to dociągnie. Staszku, bardzo proszę. Nie wiem, no w sensie, jeżeli chodzi o to, bo zacznę od tego, co ty powiedziałeś o reakcji na wydarzenia boiskowe trenera Rude, no Też się nad tym zastanawiam, bo z jednej strony no robi zmiany, które odwracają mecz, z drugiej strony za każdym razem tak naprawdę Wisła się męczy w pierwszej połowie i jakby ten skład wyjściowy tak naprawdę jest nietrafiony i taktyka jest nietrafiona. I wyszło to wiele razy, natomiast nie wiem, pamiętam też mecz chociażby z GKS Tychy, kiedy jakby, tutaj pewnie Maciek to potwierdzi, GKS Tychy mają generalnie bardzo dobre skrzydła, dużo grają rzutkami, a Wisła wyszła z Eneko w podstawowym składzie, bardzo mało dynamicznym zawodnikiem, który grał na boku i później padła po tym bramka i nie pamiętam, czy Eneko został zmieniony, może został, ale generalnie już się w wyniku nie udało odwrócić, więc dla mnie to jest też troszeczkę takie, że ktoś popełnia błąd na początku, super, że to widzi i jest w stanie zareagować, ale nie zawsze się to po prostu udaje i pytanie jest, czy po prostu to troszeczkę nie wynika z tego, że trener Rude nie do końca jednak, czy był generalnie sztab, co byłoby dziwne, ale nie jest może jakoś przygotowany na to, w jaki sposób będzie grała drużyna przeciwna i potrzebuje tych 45 minut, żeby się przekonać i dostosować do tego. Ale tak to troszeczkę wygląda. Natomiast na pewno trzeba mu oddać, że generalnie nie boi się tych zmian i jeżeli jest jakiś błąd, jeżeli był, to go na pewno szybko naprawia. Jeżeli chodzi zaś o ten mecz, to wracając do czemu akurat w tym meczu Wisła odwróciła wynik, na pewno to ja się zgadzam absolutnie, jakość ławki Wisła ma niesamowitą, tak, że kadra Wisły to jest nieporównywalnie jednak po prostu lepsza niż kadra Znicza i naprawdę szacunek dla trenera Misiu Ryży, on tak dobrze sobie radzi z tymi zawodnikami, sam wpuścił, Kubę, zresztą najlepszym potwierdzeniem jest tego Górnik Łęczna, tak, który grają zawodnicy Wisły, którzy się nie zmieścili w kadrze Wisły, a są tak naprawdę na tym samym poziomie co Wisła. To też trochę pokazuje, że w zespole, który jest tak naprawdę na tej samej pułapie ligowym, gra zawodnik, który nie byłby nawet czwarty w kadrze Wisły, czy trzeci. To o tym też dużo pokazuje, więc jakoś na pewno pomogła. Ten Żonka wszedł, miał najwięcej kluczowych podań z wszystkich zawodników Wisły, grał 40 minut, 30, więc... chyba w drugiej połowie od razu wszedł, to mi się wydaje, że od początku. Bardzo możliwe, to generalnie miał najwięcej tych kluczowych podań w całym zespole, więc to też pokazuje, że miał świetne wrzutki i troszeczkę wygrał ten mecz Wiśle, nie? W sensie na pewno pomógł w tym 2 asysty, absolutnie świetny występ, więc to na pewno fajnie jest, że jeżeli trener ma do dyspozycji takich zawodników, że może ich puścić z ławki, bo to na pewno. Jeżeli chodzi o siły Znicza, też się przychylam do tego zdania, że jednak Znicz troszeczkę opadł i oni mieli świetny początek tej pierwszej połowy, ale nie byli w stanie rywalizować na 90 minut na takim poziomie i to było wyraźnie widać, że z każdą minutą oni po prostu są coraz słabsi i też jakby to jest też naturalne, już kończąc całą wypowiedź, że jednak jak Wisła gra w taki sposób, że cały czas jest w tej przypiłce, to rywal się męczy, bo musi cały czas biegać, odbudowywać ustawienie, przesuwać się w linii, cały czas musi się koncentrować i generalnie to zawsze będzie sprzyjało Wiśle, bo oni przez 60 minut, 70 minut po prostu mniej sił zużywają niż rywal, który cały czas biega w obronie i próbuje nadrabiać ustawieniem. Więc później jak Wisła już nie ma nic do stracenia i się rzuca, to ten deficyt sił u rywala jest tak duży, że Wisła jest w stanie w końcówkach dużo wygrywać. Natomiast to było tak skuteczne zawsze, to Wisła byłaby na pierwszym miejscu w tabeli, a nie jest, bo po prostu nie zawsze się mecz tak jest w stanie ułożyć, że w końcówce Wisła strzeli parę bramek i wygra spotkanie. Więc myślę, że tutaj wracając jeszcze do chyba tego, na początku powiedzieliśmy, może fajnie by było zobaczyć kiedyś Wisłę, która strzela szybko bramkę, dobrze rozpracowuje rywala na samym początku i później jest w stanie sobie w miarę te ekonomicznie siły rozłożyć i grać z kontrataku w jakiś inny sposób. No ale... Tak, Maćku, bardzo proszę. Sorry, nie, chciałem tylko powiedzieć, że wystarczy wspomnieć spotkanie z Piastem, tak, gdzie rywal był o wiele mocniejszy tak naprawdę, a ta bramka na początku to naprawdę jest taki psychologiczny aspekt w piłce bardzo, bardzo istotny i ktoś powie, że to taki banał, ale jednak tak jest. Jak sobie ustawisz przeciwnika, to tak jak bokser, jak trafi lewym na samym początku, to już potem łatwiej jest przeciwnika kontrolować, tak, także tylko tyle. Jasne, to jeszcze chciałem, żebyśmy porozmawiali właśnie o trenerze chwilę, bo Może te pierwsze połowy, tutaj nie ma żadnych złośliwości z mojej strony, może te pierwsze połowy wynikają z tego, że on się tej ligi cały czas uczy, no bo wiemy, że robił analizę Wisły, pisał raport na 80 stron i wszystko fajnie, prawda? Natomiast no, przychodzisz do tej ligi i jednak teoria teorią, a później przychodzi gra i widzisz, że coś się tam różni od twojej tej analizy, którą sporządziłeś. Więc może to wynika z tego, że trener no pół żartem, pół serio, ale te pierwsze 45 minut zawsze przeznacza na to, żeby się tego przeciwnika nauczyć. No nie wiem jakie wy macie zdanie, ale tak to wygląda, patrząc na te wszystkie statystyki pierwszej, drugiej połowy w bramkach, no, że trener potrzebuje czasu, żeby pojąć o co tu chodzi. Znaczy, ostatnio chyba Sobczak powiedział w wywiadzie, co tam ludzie się śmiali, że do Wisły podchodzą jak do Realu, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. No to powiem szczerze, że ja bym tutaj obronił Sobczaka i to naprawdę jest ważne. Każdy się na Wisłę nastawia. Dla Wisły zwycięstwo w każdym meczu to jest mus tak naprawdę. Mhm. I ta presja jest naprawdę duża na nich, także tutaj tak patrząc z perspektywy tego, że praktycznie większość zespołów tak, w tej lidze podchodzi z pozycji underdoga, jeżeli nawet nie z pozycji w tabeli, tak, to gdzieś tam mentalnie wiadomo, że Wisła musi, to łatwiej się gra i każdy z zawodników, dla każdego zawodnika to jest taki mecz, na który na pewno czeka i daje z siebie wszystko i to było widać jak na dłoni w tym spotkaniu, bo ci zawodnicy z Znicza grali 150% tak naprawdę gdzieś tam swoich możliwości w pierwszej połowie, w drugiej połowie już to ewidentnie spadło. Ciężko powiedzieć, no ja myślę, że też na pewno trener Rude się uczy, to jest jego pierwsza praca w Polsce, można też gdzieś tam się śmiać z tego, że ta pierwsza liga fizyczna, że stałe fragmenty, ale tak jest, no i widać nie bez powodu, że w tej lidze gdzieś tam tacy trenerzy jak chociażby Szymon Grabowski, który bardzo dobrze zna tutaj tą podkładkę naszą ligową, nawet od niższych lig, umie to przełożyć i to się nie dzieje w pół roku, w 3 miesiące. Jak siedzisz w tej piłce ligowej naszej, znasz konkretnych zawodników, to na wszystko potrzebny jest czas. Także tutaj no myślę, że też po części było to ryzyko wliczone przez Jarosława Królewskiego, że to z jednej strony jest nowa twarz, tak, jest coś świeżego, jest jakiś pomysł, natomiast z drugiej strony ja się trochę tego spodziewałem, że może być trener Rude trochę momentami zaskakiwany przez trenerów przeciwnika. Staszku? No jakby to jest tak, na pewno wykonał bardzo dużo pracy i na pewno ma sztab też, który mu w tym pomaga, żeby jak najlepiej się przygotować do rywali. Natomiast to nie są rzeczy, które można byłoby nadrobić w parę miesięcy, bo po prostu on sam przyznał, że on jest zaskoczony tym, że w polskiej lidze z poświęceniem grają obrońcy, że oni blokują, że Wisła oddała tam ileś strzałów, chyba 6 czy 7 z Wisłą i one zostały wszystkie zablokowane przez obrońców, że on z tym się nie spotkał chyba w Hiszpanii i tam jest inny sposób gry, tak? Tutaj w Polsce, zwłaszcza w tej pierwszej lidze, no jednak to takie poświęcenie w obronie i gra, która może nie jest przyjemna dla oka, ale jednak no to jest takie troszeczkę coś innego i więc wydaje mi się, że nie wyśmiewając w żaden sposób ani właśnie trenera Rude, ani jakby nie podważając jego kompetencji, to po prostu wydaje mi się, że to jest naturalne, że ileś tam rzeczy go jeszcze będzie zaskakiwać. I myślę, że to jakby to było ryzyko falkowane. Wydaje mi się mimo wszystko, że chyba nikt się nie spodziewał jednak, że to będzie aż taka duża różnica. No bo ja pamiętam, Wisła zaczynała rundę, miała 3 punkty straty do pierwszego miejsca, tak? Jakby w tym momencie przy takich wynikach Lechii i Arki ten awans bezpośredni jest już tak naprawdę niemożliwy, a wtedy był. Więc jakby ta szansa uciekła dość mocno i jakby to pokazuje, że te wyniki Wisły w lidze nie są na tym samym poziomie co najlepszych drużyn i tutaj może się zastanowić. Maciek wspomniał o tym nastawieniu rywali. Na pewno jakby tutaj Wisła przyciąga i kibiców na trybuny, więc to zawsze jest, grasz na przykład u siebie, tak? I masz 2 razy więcej kibiców niż normalnie, bo przyjechała Wisła, to musi mobilizować piłkarzy. Natomiast wiecie, koniec końców Wisła miała już tak naprawdę 2 lata jako organizacja, żeby się do tego przygotować, tak? Bo nie mówimy o pierwszych kolejkach po spadku, tylko już Wisła jest 2 lata w tej lidze i wciąż nie ma takiego składu, który byłby w ten sposób powiedzmy odporny na tą presję bycia pretendentem do awansu. Natomiast mimo tego wszystkiego wydaje mi się, że w porównaniu do właśnie poprzedniego sezonu ta drużyna się mocno wyróżnia tym takim właśnie mentalem i jest w stanie odwracać też spotkania. Fizycznie jest dobrze przygotowana, więc na pewno to dużo lepiej wróży na potencjalne baraże niż rok temu. Bo to była drużyna taka, która jak dostawała bramkę, no to zazwyczaj się kończyło stratą punktów. W tym wypadku Wisła już bardzo dużo meczów odwróciła, mnóstwo goli strzelona w końcówkach. Finał Pucharu Polski, czyli w tym systemie pucharowym Wisła sobie nieźle poradziła, więc akurat pod tym względem to jest jakiś plus. I właśnie jeszcze trener Rude, który potrafi zareagować w trakcie meczu, co też jest niezwykle istotne podczas baraży. Jeżeli coś będzie nie funkcjonowało, to akurat wierzę, że on po 30 minutach albo po 45 dokona takich korekt, które wyjdą Wiśle na dobrze i uda się wygrać po prostu 2 mecze w barażach. Tak, Wisła startowała ze stratą 1 punktu do tej rundy już w lutym do Lechii. No teraz ma 11 punktów straty do drużyny z Gdańska. To już zostawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Grabowskiego i Wojciecha Łobodzińskiego, Szymon Grabowski w tym momencie ma średnią 2-0 w Lechii, patrząc na samą ligę, bo to jest 56 punktów na 28 spotkaniach, więc równe 2-0 wychodzi. Natomiast Wojciech Łobodziński ma ciut niższą w tym sezonie, ale trzeba też zaznaczyć, że jak awansował z Miedzią Legnica, to chyba miał 2-12 czy jakoś tak. To był też bardzo wysoki wynik. Zmierzam do tego, że to są właśnie trenerzy, którzy pracowali wcześniej w tej lidze, bo Szymon Grabowski był w Resovii, Wojciech Łobodziński był w Miedzi Legnica. No ci trenerzy mają jednak już to rozeznanie i ja zawsze się trochę uśmiecham, jak ktoś pisze na Twitterze, że trener to naprawdę za nic nie jest odpowiedzialny, albo że no co ma za znaczenie znajomość ligi, że można ligę oglądać z drugiego końca świata. Można, no ale jednak jak się wchodzi do tego środowiska, to wydaje mi się, że trochę więcej można wyciągnąć. Ale wierzę, że Albert Rude z Wisłą awansuje do Ekstraklasy, chociaż przez system barażowy. Nie wiem, czy coś jeszcze chcecie powiedzieć na temat średnich punktowych i trenerów? Chyba nie. Dobra. Okej, przechodzimy w takim razie do ostatniego tematu, który też jest dość mocny, wydaje mi się, temat sędziowania. Widzieliśmy 2 sytuacje w tym meczu, które pokazała nam telewizja Polsat, czyli Patryk Gryckiewicz, który nie odgwizdał rzutu karnego w pierwszej minucie. No to chyba jest 100% karny, bo wydaje mi się, że tam już bardziej czystej sytuacji nie ma. W drugiej połowie za bardzo podobne zagranie ręką karny już był, więc wytłumaczcie mi jako osoby, które oglądają tę ligę na co dzień, dlaczego w pierwszej minucie nie było karnego, a w drugiej sytuacji już był. I nie kupuję argumentacji, że Damian Kos siedział na warze, ten, który zawinił w meczu z Widzewem. No to ja powiem ci tak, w 2 aspektach moim zdaniem. Po pierwsze, niestety widzę tendencję we wszystkich ligach, jakie są, że sędziowie rzadziej używają gwizdka na początku meczu i na początku drugiej połowy, na przykład, żeby nie zaogniać, żeby nie podkręcać i tak dalej, i tak dalej. To była 30 sekunda spotkania. Ja myślę, że jakby to miało miejsce, wiem, że to hipotetycznie sobie rozmawiamy, ale gdyby to miało miejsce w 70 minucie, to myślę, że większe prawdopodobieństwo. Jak dla mnie, szczerze, w tej drugiej sytuacji, w której był podyktowany rzut karny ze Stanclikiem, jakby tam, bo nie wiem, czy tą porównujemy, czy jeszcze tą wcześniejszą, bo były 3 tam kontrowersje. Nie, porównujemy tą z pierwszej minuty i tą, po której padła bramka z karnego. Okej, no to ta druga moim zdaniem zdecydowanie bardziej oczywista, jeśli chodzi o rzut karny, bo piłka była oczekiwana z dalekiej odległości i ręka była wyciągnięta w sposób sygnalizowany. Tutaj moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości. W tej pierwszej sytuacji, ten pierwszy aspekt, czyli początek spotkania, z czym oczywiście ja się, nie podoba nam się to, bo to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Ja tylko mówię o tym, jak ta polityka, te założenia sędziowskie i tak dalej, to istnieje. No mówmy się, że gdzieś tam jest jakaś polityka przyjęta przez arbitra na dane spotkanie. Natomiast druga rzecz jest taka, że jednak zawodnik z Znicza wyskoczył i nie kontrolował tak naprawdę. Oczywiście ta ręka powinna być albo schowana za siebie, albo przy ciele. Jeżeli byłaby przy ciele, no to okej, nie ma sprawy. Natomiast tutaj jedyną taką usprawiedliwiającą, można powiedzieć, sytuacją, czy aspektem tej akcji było to, że po pierwsze zawodnik z Znicza wyskakiwał i tutaj ta kontrola była o wiele mniejsza, o wiele mniejsza odległość, bo to było zdecydowanie mniej niż skąd leciała piłka przy tej sytuacji z rzutem karnym. Więc tak próbując trochę, nie wiem, wymyślić, dlaczego nie, no to właśnie dlatego, że mała odległość i to, że zawodnik Znicza jednak nie kontrolował, ta ręka była w miarę, powiedzmy, że w miarę naturalnie gdzieś tam puszczona, natomiast oczywiście no, powinien to być rzut karny, też zgranie piłki do środka pola karnego, więc tutaj wątpliwości większych nie ma. Dziwię się, dlaczego taką decyzję podjął sędzia. Bo ten sędzia ma taką jakąś tendencję do gwizdania. No jak wszyscy, naprawdę tych błędów jest tyle, że nawet ciężko się już połapać. W drugiej lidze, powiem szczerze, w każdym praktycznie spotkaniu, jak nie w co drugim. Teraz też czekam właśnie na wideo, bo też już w dzisiejszych meczach też już były kontrowersje. Tam jeszcze nie ma VAR-u, no można usprawiedliwić, bo naprawdę te niektóre sytuacje, jak widzimy z VAR-em, sędziowie nie potrafią rozstrzygnąć dobrze, a co dopiero bez VAR-u. Natomiast tutaj, no co mam powiedzieć, no. Tyle. Staszku, bardzo proszę. Nie, ja się nie znam aż tak dobrze na sędziowaniu. Jeśli mam być szczery, to dla mnie ta sytuacja, po której padła bramka i był rzut karny, to dla mnie było mniej oczywiste niż ta w pierwszej minucie. Ja bym tak osobiście... Wydaje mi się, że tam jednak... W ogóle to dla mnie, szczerze powiedziawszy, takie ręce... No... Kurczę, już tak abstrahując w ogóle od tego meczu Wisły i tak dalej, no dla mnie to one mają po prostu niewielkie znaczenie tak naprawdę, nawet gdyby ta piłka przeszła, to w większości przypadków nic bez tej akcji nie było, a kończy się to sytuacją tak naprawdę prawie że gola, nie? Bo rzut karny w 70% to jest bramka. Akurat w tej pierwszej minucie faktycznie było to zgranie Davida Szoty. Nie wiem, czy ta piłka by do kogoś dotarła, bo ja to widziałem tylko na takich przybliżeniach, nie widziałem to w takim szerszym planie, czy ta piłka by do kogoś dotarła. Jasne, no wydaje mi się, że dobrze wyszło, że generalnie takie dwie sytuacje dały jeden rzut karny, bo tak w miarę sprawiedliwe. Bo wiecie, jakby było 0, to byłoby przesada, nie? 2 to też można byłoby 7, a tak... Powiedzmy, że jakby to był taki niepisany przepis, że musisz mieć dwie takie ręce nieoczywiste, żeby mieć jeden rzut karny, to wydaje mi się, że byłoby jak najbardziej okej. A tak poważnie mówiąc, no to jest troszeczkę jednak tych możliwości interpretacji takich sytuacji. To jest taka mnogość, to jest tak bardzo złożone, że tak naprawdę już takiemu zwykłej osobie jest nad tym ciężko nadążać. Fajnie byłoby jednak, gdyby sędziowie w jakiś sposób uzasadniali swoje decyzje, po prostu. To zdecydowanie podejść, no ja jestem zwolennikiem przede wszystkim właśnie tego, żeby po decyzji VAR, albo przede wszystkim każda sytuacja, w mojej opinii taka kontrowersyjna, powinna się kończyć podejściem sędziego do monitora. Bo ja tego nie rozumiem, no kibice na trybunie są w stanie obejrzeć sytuację na powtórce sobie, na telefonie, a sędzia nie podchodzi tego zobaczyć, no ja tego nie rozumiem jakby tego, to powinien być obowiązek. Po drugie, wytłumaczenie tej decyzji, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja oglądam NBA i jestem też wielkim fanem, tam nie ma żadnych wątpliwości, 30 000 ludzi na trybunach, sędzia podchodzi do mikrofonu, mówi dlatego i dlatego, to, że tam zostanie wybuczane i tak dalej, to już jest inna sprawa, ale przynajmniej wszyscy mają jasność. A ja w ogóle, tak już kończąc mój wywód, ja jestem zwolennikiem, może to jest kontrowersyjne, od razu wszyscy, niektórzy się rzucają, że jak to, ale ja uważam, że powinno być to zminimalizowane, jeśli chodzi o interpretację. Ręka rzut karny i tyle. Wtedy w rozwoju gry tak naprawdę, bo zmieniamy zasady, rozwinęłoby się o wiele bardziej taka uważność obrońców na to, żeby po prostu tej piłki nie dotykać. I tyle. I tak naprawdę tak samo jak zawodnicy grają pod faul, wymuszając faul, to tutaj próbowaliby czasami być może nabić rękę, ale wtedy no powiedzmy, że obrońca na tyle się pilnuje, na tyle unika tego, żeby tej piłki nie dotknąć i tyle. Oczywiście tam można by jakieś delikatne korekty do tej zasady wprowadzić, natomiast w mojej opinii, dopóki będzie w piłce kwestia interpretacji niezawężona do jakiegoś maksimum, to do tej pory będą kontrowersje, więc albo zmieniamy przepisy tak, na bardziej konkretne, albo się godzimy z tym, że no niestety sędziowie będą to interpretować po swojemu i popełniać błędy. Dobra, to ostatni... Tak, Staszku? Bardzo proszę. Tylko, no to wiem, że nie chcesz jakoś dużo o tym mówić, ale to akurat ciekawy temat. Ja tylko powiem tak, z perspektywy widza, to jest tragedia, jeżeli jest VAR na meczu, bo ty nawet nie wiesz, o co chodzi. Siedzisz na trybunach, kompletnie nie wiesz, co teraz, nad czym debatują. Nie jest to w żaden sposób pokazane, więc to wydaje mi się, że po pierwsze to powinno być, nie wiem, chociażby żeby na ekranie się wyświetliło, że nie wiem, VAR, bo nie wiem, właśnie tam ręka w polu karnym. Co jest w ogóle analizowane, nie? Żebyś ty nie siedział jak taki debil troszeczkę na tej trybunie. 2, no to jednak wytłumaczenie decyzji sędziego. Fajnie by było, jakby było na żywo. mogłoby być ewentualnie po meczu, ale no w jaki sposób, bo tak naprawdę to my sobie teraz wszyscy gdybamy na podstawie czego podjął sędzia taką, a nie inną decyzję, my sobie gdybamy, ale w momencie, w którym my nie będziemy dokładnie wiedzieli jakieś takie uzasadnienia po każdej sytuacji, to my nigdy nie będziemy, po prostu nie będziemy mieli takiego precedensu, nie będziemy wiedzieli jakie te decyzje są podejmowane, więc to fajnie byłoby to zmienić. Jeżeli chodzi o przepisy, no to też się pewnie zgadzam, że można byłoby to jakoś uprościć, bo no to już się robi, powiem szczerze... Irytujące, nie? To też jest takie, że odciąga tam dyskusję o piłce, bo chcielibyśmy pogadać o piłce, a gadamy 10 minut o sytuacji, bo tak naprawdę nie do końca jest wiadomo, jak to wygląda. To ja tylko jeszcze dodam dwa zdania. Po pierwsze, zamysł podobny jest taki, żeby nie podjudzać trybun, no ale w mojej opinii to jest efekt odwrotny, bo tak naprawdę niewiedza się danej sytuacji powoduje jeszcze większą irytację, to jest dwa. A drugi aspekt edukacyjny, gdyby kibic miał wytłumaczone, no to wtedy wie mniej więcej jakie są te zasady, jeżeli się nie interesuje piłką, tak? A dla widza, który se przyjdzie na mecz raz na miesiąc na przykład i on nie ogląda piłki, no to wiecie, no to jeżeli czegoś nie rozumiesz, no to raczej cię frustruje niż interesuje, tak? No jeżeli się dowiesz, dlaczego taka decyzja, to okej, no pójdę na następny mecz, już będę wiedział, tak? No to na takiej zasadzie, także tak, to też taka do dyskusji, że tak powiem. To ostatnie pytanie, na szybko typujemy, jaki będzie wynik meczu Resovii z Wisłą, bo jutro wleci też podcast o meczu właśnie z Resovią, zapowiedź tego, jak gra Resovia. Maćku, jak typujesz? Wisła wygra, czy będzie ciężko, żeby tam wywieźć 3 punkty? No myślę, że wygra Wisła. To jest na pewno też taki booster energii, to takie zwycięstwo. Resovia tak samo jak Znicz. No nie ma czym szastać za bardzo personalnie. Tutaj przewaga będzie zdecydowanie, jeśli chodzi o Wisłę, jeśli chodzi o zawodników, poszczególne umiejętności. Także ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, powiem szczerze, trenera Rafała Latowskiego, więc tutaj raczej myślę, że Wisła to wygra. Staszku? No ja oglądałem to spotkanie ostatnie Resovii i tam wydaje mi się, że po pierwsze zagrali kapitalne spotkanie, jeżeli chodzi o taką grę w obronie, doskokach, pressingu i wydaje mi się, że włożyli tak dużo energii w to spotkanie i mają jeszcze jeden dzień mniej regeneracji niż piłkarze Wisły, że będzie im bardzo ciężko. Dwa, oni są teraz dzięki temu zwycięstwu wciąż mają szansę na utrzymanie, ale wiemy jaka tam jest atmosfera, wiemy, że jednak kibice nie do końca są zadowoleni z tych wyników i wydaje mi się, że taki mecz u siebie, kiedy grasz o utrzymanie, gdzieś to jest na krawędzi, tam wiecie, jedna zła decyzja, ktoś tam popełnił błąd z Resovii, to może być jednak jeszcze większa presja nawet niż mają piłkarze Wisły, nie? No bo ten, więc ja wyobrażam sobie taki scenariusz, że ktoś tam łapie szybko czerwoną kartkę z Resovii, bo nie wytrzymuje tego napięcia w walce o utrzymanie i Wisła Kraków spokojnie wygrywa. Natomiast no, i wydaje mi się, że to będzie taki mecz właśnie albo bardzo łatwe zwycięstwo Wisły, wysokie, albo będzie mecz taki, że sobie coś wyszarpie, ale przechylam się raczej do tej pierwszej opcji. Bardzo ładnie to wytłumaczyłeś, ten transparent kibiców Resovii. Kto nie widział, to zapraszamy na Twittera, tam cały czas to krąży. No dobrze, to chyba wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Maciej Trześniewski z kanału Ligowy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. I Stanisław Madej z działu analizy. Dzięki, Staszku. Dziękuję bardzo. Cześć. Subskrypcja, łapka w górę i lecimy z kolejnym materiałem już jutro. Do usłyszenia. Cześć. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.